Mama wraz ze swoim synem jechała autostradą. Nic nie zapowiadało kłopotów, jednak kiedy inne samochody zaczęły ją ściśle otaczać, wręcz zamarła. Telefon na policję uratował jej życie. Mama nie sądziła, że natychmiast będzie potrzebować pomocy od policjantów. Kiedy jej syn zadzwonił na policję, na szczęście otrzymała stosowne instrukcje. Mama jechała autem wraz z synem i jego dziewczyną. Natychmiast kazała zadzwonić na policję. Johanna Jakobsson, na co dzień mieszkająca w Finspång w Szwecji, spełniła prośbę swojego syna, który prosił o ją podwiezienie w pewne miejsce wraz ze swoją dziewczyną. Kobieta jadąc autostradą numer 51 w kierunku Kumla nie zauważyła nic niepokojącego, jednak kątem oka zauważyła, jak trzy samochody zaczynają dziwnie się zachowywać. Jeden z nich jechał przed nią, drugi obok, a trzeci za nią. Zauważyła, że pojazdy nie zachowują odpowiednich odstępów, próbują się cały czas przybliżać, w ogóle nie dając jej możliwości jakiegokolwiek większego manewru. Natychmiast kazała synowi wyjąć telefon i zadzwonić na policję. Przerażony chłopak otrzymał od funkcjonariusza odpowiednie wskazówki i przekazał je mamie oraz dziewczynie. Usłyszał także, że patrol jest w drodze. Całe szczęście, że był całkiem niedaleko. Funkcjonariusze wytłumaczyli, że telefon uratował im życie. Policjant, z którym rozmawiał chłopak, nie zbagatelizował zgłoszenia. Kazał zamknąć się od środka i sprawdzić, czy wszystkie z czterech drzwi są zamknięte. Powiedział także, aby pod żadnym pozorem się nie zatrzymywać i nawet jeśli pojazdy wejdą w kolizję z ich autem, nie gasić silnika, nie zjeżdżać na pobocze i nie wychodzić. Potem dowiedzieli się, skąd taki rozkaz. Dzisiaj grzeje, 1. Mięso na rosół wrzuca się do zimnej czy gorącej wody? Błąd niszczy smak zupy, trzeba go unikać jak ognia. 2. Matka dodała wstrząsające zdjęcie z niemowlęciem. Chce, żeby lekarze zapłacili za swoje błędy. Patrol policji rzeczywiście był całkiem niedaleko i kilka minut później udało się zatrzymać trzy samochody, które wprowadziły takie zamieszanie. Funkcjonariusze wytłumaczyli mocno zestresowanej rodzinie, że to nowy sposób handlarzy ludźmi na pozyskiwanie swoich ofiar. Samochody otaczają upatrzone auto, najczęściej z młodymi ludźmi w środku, przytulając się do niego zatrzymują i siłą wyciągają ofiary ze środka. Najlepsze newsy dnia, źródło, podaj to następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.